Cześć wszystkim, z tej strony Bigelow i zagramy sobie w Need for Speed Payback. Jestem już na miejscu pod kolejną częścią naszej fabularki, więc zaczynajmy. Hej, Tyler, kawał dobrej roboty z konwojem. A wiesz, jak trudno mi zaimponować? No, to niemożliwe. Postawiłem na was dużą kasę. Zaimponowałeś mi, a wręcz zainspirowałeś. Twoja ekipa musi wygrać Ligi Driftu i Draga. W drifcie rządzi zablokowany drążek, a w dragu klub zamieszek. Pokonajcie ich szefów, a zbliżycie się do udziału w gonitwie banitów. Dacie sobie z tym radę, dzieciaki? A, i przekaż swojej przyjaciółce Miller, że jeden gość ma dla niej roboty. Trzeba przewieźć jakiegoś VIP-a. Prześlę szczegóły, może być? No, to nie coś, co... Zuch, chłopak. Nara. No i super, wygląda na to, że mamy dostępne nowe misje. Zmierzmy się z klubem zamieszek i zablokowanym drążkiem. To czas poszukać jakiegoś dobrego dragstera. Daj znać, jak już znajdziesz, to przy nim podłubiemy. A co z tobą, Mac? Sam kupię i przygotuję wóz. Dzięki. Pora się trochę poślizgać. Jess, Schuler nagrał ci jakąś robotę. Powinnaś mieć info. Naprawdę? To ciekawe. No, w takim razie mamy co robić, mamy dragi, wreszcie, mamy drift, no i mamy jeszcze jakąś przepustkę VIP-a, także będziemy sobie mogli porozwalać jakieś gliniarzy. Ja tutaj w ogóle dawno nie byłem w tym miejscu mapy, jeśli chodzi o Need for Speed'a w centrum miasta. Kiedyś tutaj byłem, wydaje mi się, że jakoś na początku rozgrywki, jak rozwalał im ten samochód, nie? Znaczy mu Tylerowi w sensie. Ale nie wiem, kiedy to było. Dobra, przejdziemy sobie jeszcze tutaj i zobaczymy, jak wygląda. Oczywiście musimy zmienić. Ile mamy? 144. No to spoko, mamy jeszcze tego Mustanga. Mustang w ogóle, on może być odnowiony do maksymalnej chyba ilości punktów, czyli do 400, tak mi się wydaje. A ten, który mi się tam podobał, którego chciałem, tego bossa 302, no niestety nie można, ale myślę, że jeszcze można go będzie i tak kupić pomimo wszystko. Dobra, bierzemy sobie to Camaro, którym ostatnio gdzieś tam się byłem przejechać. No i zaczynamy. Zobaczmy, jak sobie radzisz z tym dragsterem. Raf, proszę, mówisz, jakbym się nie ścigał. Ale nie w taki sposób. Widziałem, jak najlepsi kierowcy odpadają w kolejnych rundach. Skoro tak się martwisz, to czemu nie pojedziesz ze mną, dawać mi wskazówki? Lepiej nie. Ostatnio, jak wyciągnąłeś mnie z lotniska, musieli mnie strzywać. No racja. Nawet jeśli nie wystartujesz idealnie, możesz jeszcze to nadrobić, dobrze zmieniając bieg. Kumam. Mamy tu bardzo dużo nitra. Możesz być najlepszym kierowcą na świecie, ale jak nie masz dobrego sprzętu, to nic nie zrobisz. Jeśli ciągle przegrywasz, to znaczy, że trzeba coś poprawić. Dlatego przychodzę do ciebie. Wiem, że ty go podrasujesz. Mamy dojechać na miejsce, ale nie wywnioskowałem, myślałem, że to już jest wyścig. A po rozmowie wnioskuję, że coś tam będą jeszcze go... Nie, na pewno nie będą nic z nim robić. W sensie z naszym Camaro oczywiście. No i szczerze nawet nie wiem, w którym klawisze zmienia się biegi, ale zaraz się przekonam. Mam nadzieję, że uda się to wygrać. Mamy dość dobre to Camaro w porównaniu do tego, co potrzebujemy, także myślę, że będzie raczej spoko. No okej, to chyba zaczynamy, nie? Ścigasz się w Silver Rock. Każde ćwierć mili to walka. Od startu do mety dajemy z siebie wszystko. Ja jestem starsza siostra, a to jest klub zamieszek. Starsza siostra brzmi troszkę podobnie głosem do La Catriny. Troszkę. Co to jest? Prowadzisz dragstera, ale nie jesteś od nas. Kim jesteś? Możesz być szpiegiem familii, który chce rozmontować moją ekipę od środka. Jestem Morgan. Ty jesteś Tyler Morgan. Możesz mi mówić starsza siostra. Poza tym, że to jest Mustang oczywiście. A co do was ma familia? Zadajesz niebezpieczne pytania, Morgan. Pokaż, że zasługujesz na to, żeby się ścigać z klubem zamieszek. Wtedy pogadamy. Rzadko ten Mustang wyglądał do tych dragów. Chyba nie pojedziemy na tylnikołach, tak mi się wydaje, że to chyba jeszcze tak trochę nie bardzo na tym poziomie.
poznajemy tylko reguły wyścigu. Złamiesz je, to ja złamię ciebie. Tak, tak, ja wiem co robić. Tak myślę. Okej, okay, manualny tryby, znaczy manualny tryb. Okej. Okay. Tylko którym ja mam zmieniać te biegi? Tam było gdzieś napisane? A Y, okej. Okay. Nie mamy tutaj nitro? O, myślałem, że tu będzie nitro. Gdzieś tam przy końcu. Poziomniemy go jeszcze chwilkę. I jeszcze troszkę. Okej. No dalej! Właśnie o tym Mustangu mówiłem wcześniej. No następna runda, jasne, od razu pędzimy z tym. Dragi 1/4 mili. Dobra, to nie jest 1/4 chyba, ale. No okej, okay, dobra. A teraz. O, super, okej, okay, dobra. O nie. A nitro. Zamiast zmieniać biegi, to włączałem nitro, ale spoko. Chyba troszkę sobie pod. O nie! Ulala. Ulala. Takiej żarty. Dobra, no sorry, ej, ale... Dobra, jeszcze jedna runda, o rany. Zapatrzyłem się w licznik, w ogóle na drogę nie patrzyłem. Czas zgarnąć wszystko. Powiem tyle, że... Zastanawiam się, jak tutaj można dobrze sobie rozgrzewać silnik na klawiaturze. Chociaż nie, w sumie tam też ma nacisk. No nie, bo jak mamy na luzie, to taka trochę lipa z tym, z utrzymaniem odpowiedniego tego. Dobra, zmienimy i nic na koniec. No dobra, szkoda, że nie wygrałem wszystkich, no ale trudno. No, to jest Tyler Morgan, o którym słyszałam. No i super. Losujemy sobie, tą sobie weźmiemy. Hamulce na 5. Daje nam... No, spoko, że hamulce daje nam trochę mocy silnika i maksymalnej prędkości. Prędkości... rozpędzania się, znaczy przyspieszenie, o tego szukałem, 1/4 mili, okej, okay. Ale jest różnica, aktualny 1, bierzemy oczywiście wyposaż. Wow, jest kilka tych misji, dlatego chyba sobie poćwiczymy troszkę te dragi. W sumie są całkiem fajne. Ej, czy mi się wydaje, czy... Dobra, już postawiłem go, ale miałem takie wrażenie, że go tak podniosło. O nie, chciałem wyjść stąd. A więc starsza wydaje. Siostra, tak? Fajna ksywka. To przypomina sobie tak. Wszystkim, że jesteśmy rodziną. Nie chcę teraz... A, zmieniłem coś, zmieniłem skrzynię. Poza dobra, tym, za chwilę sobie. Jak walczysz z familią, lepiej nie używać. Podnosi go! Ej, już go podnosi. Ej, ale widzicie to? Ruszamy do dzielnicy hazardu, żeby pokazać. Opony mu się wtapiają troszkę. No nareszcie to rozumiem. No, wchodzę. Ewidentnie, wtapiają mu się opony. Ale fajnie, że go już podnosi, to mi się podoba, to jest właśnie drag. A jeszcze byśmy dali nitro. Nie idzie skręcić, ej to jest piękne, ja chcę jeszcze raz. Uwaga. Damy sobie teraz taki z boku widok, trochę. Dobra, trzymam to, nie mogę trzymać wszystkiego jedną ręką, dobra. To i to. Ajajaj. To jest pięknie, dobra, zmienimy sobie teraz jeszcze tak skrzynię, damy tak jak było. Tak jak była. Okej. Okay. Jak szybko się w ogóle to nitro ładuje, dobra. Pędzimy w takim razie, gdzie mamy kolejne drogi, ja chcę kolejne drogi. Tu? Nie. Może tu się da przejechać jakoś. Wow.
A ja mi się to podoba, jak to stawia na ten. Ajajaj, fajnie, fajnie, dobra. Nie pamiętałem, że dragi są aż tak fajne. Wow, 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 ziomek. Wow, dał czadu. Drag miliarderów. No nie będziemy zmieniać, oj na pewno nie. Jaka tam była rekomendacja, nie patrzyłem się, trudno. No teraz to pewnie, że tak. Akceptujemy. A mi się to spodobało. Starsza siostro, co macie do familii? Wygrasz, to pogadamy. Może by? Aha! A, rany, rany, rany! Kurczaki. Zagapiłem się, naprawdę, zagapiłem się z tym wszystkim i nie postawiłem go na kołach. Trudno. Teraz już nic nie poradzimy. Kurczaki. No trudno. Ale 130 trzeba było, miałem 155, dobra. Następna runda, czyli 3 rundy w każdym wyścigu, z tego co rozumiem, w każdym dragu. Spoko. Muszę to skończyć. Bez nitra postawiłem go. Troszkę wcześniej dałem to nitro, ale... ale nie chciałem ryzykować. Mam nadzieję, że jest... a jest okej, dobra, spoko. Widzę autolog chyba też. Super. I jeszcze jedna. Zmiotłem ich! Oh yeah. Prawie 4 sekundy. 8400 to dużo jak za... A czyli co, ja dwa razy tam przecież jechałem teraz, nie? A nie trzy. Okej, spoko. Ta kasa szybko leci, na pewno trzeba będzie jakieś auto ogarnąć. Weźmiemy sobie teraz środkową. Nitro na czwartym poziomie, mam chyba niższy. To jest trudne strasznie pytanie. Ej, to jest mega trudne, bo teraz kwestia tego, że... Ale w sumie hamulce nie są mam aż tak bardzo potrzebne przy dragach. Ważniejsze jest dłuższe nitro, nie? Tylko troszkę nam tych koni bije, ale nie dużo. Chociaż będziemy mieli mniej punktów, będziemy mieli o 3 punkty mniej, ale dłuższe nitro. Dobra, bierzemy. Co otrzymuje? Umowa to umowa. Dobra, dostawę podstawową. Pewnego dnia przyszli do mnie z familii i zapytali, czy pomożemy im ustawić parę wyścigów. Brzmi znajomo. Na pewno. Widziałam cię w Boomville i no cóż, zainspirowała mnie twoja waleczność. Kazałam familii spadać. Tak, mnie się to tak bardzo opłaciło. No, my też nie najlepiej na tym wyszliśmy. Sytuacja zrobiła się napięta. Może po następnym wyścigu. Na razie. Oj, 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 oj. I muzyczka. Rzadko mi się ta muzyczka tutaj włącza. Nie ogarnąłem, czy to się da jakoś włączyć inaczej, czy nie, ale... ale jest okej. Chociaż raz na jakiś czas się włączy. Oj, 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 jak zwykle musiałem przejechać. No, spaprze hamulce. Awantura w kasynie. Okej, okay. Do wygrania dużo, dużo. 7 do 1. Tylko drag i drag. Zobaczmy, jak sobie poradzisz. Co? Serio? To nie jest zwykły drag? Ajajaj. No to ruszamy. A myślę, że to będzie drag zwykły. O kurczaczki. Trochę niedobrze. To jak ja sobie teraz... Nie wypraszam tego, żeby nie uderzyć w żaden pojazd. Szczególnie z tymi hamulcami, które sobie zmieniłem niepotrzebnie. Myślałem, że dragowe to będą tylko dragowe. Ej, czyż uderzyłem serio w coś?
kiedy? Nie pamiętam, żebym uderzył. Teraz to bym z chęcią w niego uderzył, ale... Może rzeczywiście z nimi się otarłem gdzieś. Ojejku, to nie jest takie proste. Mam dużo nitra, będę stał korzystać, ale nie wiem, czy to mi aż tak pomoże. Jajajajaj, dobra, dawaj. Jeszcze ich widzę, jeszcze jest jakaś szansa. Okej, nie wiem, jakie było tam zapotrzebowanie, ale troszkę... Szkoda, że sobie zmieniłem ten... To nitro, wiem, że mam teraz dłuższe, ale te hamulce... Patrz, gdzie jedziesz. To jakby też się przydały. A już tak pięknie szło, żebym był pierwszy. 3 kilometry niecałe. Dobra, niech się ten nitro jeszcze trochę podładuje bardziej. Tamten strasznie ucieka do przodu. Nie, dobrze, okej, jadę dobrze. Jest na trzecim miejscu, ja myślałem, że nas było wszystkich trzech. Dobra, w takim razie gonię następnego. Tak, tylko że bardziej on goni mnie teraz, w sensie ten, którego przed chwilą wychodziłem. No właśnie. Troszkę lipka. Nie no, nie ma szans. Kilometr to... Dobra, trochę to jest ciężkie jednak, jeśli nie jest tak proste, jak mi się wydawało. Myślałem, że to będą same takie... Same dragi typowe. A tutaj... No, niestety. No to jeszcze kolejna próba. Biedactwo. Nieźle cię obiłem. Yeah. Uff, na samym końcu. W ostatniej chwili dosłownie. Dosłownie. Uff. Okej. Okay. Nie zaakceptowałem tam sobie tego, żeby nie uderzyć, bo wiedziałem, że nie uderzę. Aha, no nie udało się za drugim, tylko za trzecim razem. No trudno. Co mamy ciekawego? Nitro. Może hamulce nam to zwiększy. Okej, okay, to bierzemy. Mamy aktualny trzeci w bloku. Okej, okay, to jest pięknie. Daje nam same pozytywy, same plusy. Nowa misja kolejna. Jeszcze 3 do zrobienia. Nie wiem, czy zrobimy wszystkie teraz. Zobaczymy, jak to będzie nam dalej szło. Ale na pewno trzeba będzie to kontynuować, bo w sumie dragi są fajne. Więc ostatnio mówiłaś mi coś o napiętej sytuacji. Zawsze jak wykonujemy jakiś ruch przeciw familii, policja już tam jest. Mówisz, że familia kupiła dom? A co myślałeś? To już nie jest nasze miasto. Nie ma nikogo na tyle silnego, żeby się im postawić. Ja walczę z Nawarą. To nie mój problem. Dobra. Zobaczymy się na następnym wyścigu. Skoro tylko to cię obchodzi. Już się widzimy, ale mamy tak troszkę już... Okej, to bierzemy na pewno. No zobaczymy. Zobaczymy. 5 punktów mniej tylko. Macie chęć na 4-0? Pogadamy, jak wygrasz. O nie, zostało mi... Wyczekałem moment. Nie wiem, czy to był dobry moment. Zobaczymy. No teraz wszystko się okaże zaraz. Yeah. Okej, okay, dobra. No i super. Tylko, że nie udało mi się postawić go na tyle chyba. A nie, nie wiem, czy mi się udało. Udało się, czy nie udało. Następną rundę oczywiście. Bierzemy. Nowa runda, stary wynik. Okej, teraz nitro. Takie miałem małe nitro? Takie krótkie w sensie? Ojejku. Chyba czekam. Teraz biorę i zobaczymy. Pięknie. No to jest piękne. Tak jest! Dobra, następna runda, okej. Kolejna wygrana. Okej,
On tam z Nitrem od razu jedzie, dopiero później włączam Nitro. W sensie później, czyli teraz. Jak najmniej skręcania. No i teraz prosto. A, teraz troszkę wcześniej go wyprzedziliśmy. Na prowadzeniu! Chyba nie jest taka zła taktyka. Dokładnie o to chodzi. No i idealnie. Zobaczymy, ile zarobiliśmy. Kolejne zwycięstwo Morgana. Z ekranem. No, 7000, ok, za sam dodatkowy zakład plus 14, no i prawie 200 koła. Zobaczymy, co jeszcze wylosujemy. No i 9 poziom. Chyba te jeszcze gdzieś nie braliśmy. Hamulce. Układzie wydechowym. Te hamulce mogą się właśnie przydać przy tym. Moc silnika nam trochę daje, ale wolniej się rozpędzamy i... Dobra, nie, jednak nie. Dobra, wymienimy sobie to. Ok, jeszcze dwie misje, czyli pewnie tą jedną sobie zostawimy. Jedziemy. Dokąd teraz? Nic z tego. Moja ekipa jest nacenzurowana. Musimy się trochę przyczaić. Nie możesz mnie tak zostawić, starsza rzecz. Dobra. Wprawdzie nie możemy się wychylać, ale i tak mam dla ciebie wyzwanie. Twój następny wyścig to będzie wyścig z czasem. Wyścig z czasem, mówisz? Okej, okay, w takim razie próbujemy. Tylko pytanie, czy będziemy tam... Pewnie będziemy tam sami, nie? No i te hamulce, kochane. Dobra. No i czemu ja nigdy nie patrzę na te rekomendacje? 210, może być do zrobienia. Przygotuj się na najważniejszy tor treningowy klubu Zamieszek. Jak się nam szybko będzie ładować nitro. Okej, szybko, dobra. W takim razie korzystamy z niego. Ale to będzie problem z tym 200, żeby to osiągnąć. No nie, będzie ciężko, bardzo ciężko. Idź mi z tym! Gdzie ty musisz jechać akurat tutaj? Ajajaj. Nie mogę za bardzo tego nitra nadużywać, bo nie mogę wtedy skręcać. No i nie ma szans, żeby tutaj się rozpędzić w takiej prędkości. Spróbujemy teraz na kawałek prostej. Okej, okay, udało się, dobra, jednak jest szansa. Właśnie, może będę po prostu hamować. Wtedy się dopiero stawia, jak się przyhamuje z gazem. Jeszcze 2,5 km. No, po prostu ja nie będę w ogóle puszczać gazu, będę hamować trzymając gaz. Co mi wróciło? Przecież postawiłem się potem na kołach. No i jeszcze teren w tym. Zadamy sobie nitro. Co się stało? O nie! Nie! O nie, ej, a patrz, ale jak? Że doleciałem i ja tam byłem.
nie będę mógł wjechać. Wiem, że zły kierunek, ale chcę dojechać na miejsce. O, jeszcze jest trochę czasu. Nie dojadę. Nieważne. Ajajajajajaj. No to jedziemy. W takim razie. Znowu nas tam walnęło, ale przynajmniej przeniosło na miejsce. Uff. Doskonale. Aha, nie zaliczyłem czasu. No, spoko. ...238? Serio? Aż tyle? Widzimy 222. W porządku. Ja chcę kartę, zobaczymy co wyjdzie teraz. Blok. Chyba coś było już z bloku, nie? Blok było nitro. Nie, to nie, to wymienimy sobie, spoko. Dobra, i jedna tam część. Znaczy jedno jedna trzecia jednego losowania. A, dobra, zróbmy tą misję od razu. Ja i moja ekipa mamy własną walkę. Familia zamienia nas wszystkich za babci, za bogaczy obstawiających wyścigi. Gdybyś naprawdę był wojownikiem, walczyłbyś z nimi wszystkimi. Mnie chodzi tylko o Navarre. Nie próbuję ocalić miasta, nie jestem szalony. Jesteś i udowodnię to. Nikt z mojej ekipy nie pojedzie w to miejsce. To zbyt ryzykowne. Ale założę się, że to tak. Ścigajmy. Okay. Okej, czyżby to był prosty drag, zwykły drag? Nierówny spadek po środku dzielnicy mieszkaniowej. Z tym pięknym Fordzikiem Mustangiem. Wiem, że teraz wcześniej to było chyba niepotrzebne. Już go nie mamy. Nie był taki dobry pomysł. Chociaż. Yeah. 180 on ma. Wow. Bierzemy jeszcze tą rundę kolejną. Czas się skupić. Na razie się tym nie przejmuję, niech ma silniejszy start. My sobie po prostu zmienimy bieg, kiedy mamy zmienić. Jeszcze jeden zmieni, dopiero wtedy będzie nitro. Chociaż nie, bo tu już jest meta zaraz. Myślałeś, że wygrasz? Gdzie myślałeś, czy myślałaś? Lipa! Bałem się, że to będzie jakiś wyścig, znowu taki normalny, ale drag to spoko. Jeszcze jedną wygramy i powinno być wygrane, nie? Nie ma opcji, żeby tak się to skończyło. No tak, dlatego wtedy wcześniej wystarczyło wygrać dwie. Co powiesz na to, starsza siostrzyczko? Chcesz swój lakier? To sobie weź! Dziękuję. Yeah. Właśnie tak to się robi! Siedem. Ile mamy kasy? Rany, to bardzo szybko by się zarabia tą kasę. Będziemy tu kupować te auta normalnie jak szaleni. Chociaż te ulepszenia pewnie później będą droższe. Dobra, weźmiemy tą z prawej. Znowu blok, tym razem skok. Skoku nie chcemy, więc sobie go wymienimy. Liga pokonana.
Okej, 350Z. Nissan Skyline GT. Stare Skyline. No i Carrera, tak? SK. Carrera S, dokładnie. No i pięknie, mamy dotyczące wskazówki wraku. A nie mówiłam? Jesteś tak samo stuknięty jak my. Przyznaję to, starsza siostro. Dałaś mi do myślenia. Masz swoich fanów, Tyler. To, co robisz, może tu naprawdę wiele zmienić. Rozumiem. Może ta walka jest ważniejsza niż Lina Navarro. Czy mi się to podoba, czy nie? To miasto cię potrzebuje, Tyler. Zrób to, do czego innym to brakuje miasto jaj, cię potrzebuje. Wszyscy za tobą staniemy. Odzyskajmy nasze miasto, Tyler. No i tym właśnie miastem, tym raczej widoczkiem pięknym miasta nocą kończymy ten odcinek. Ja serdecznie zapraszam Was do kolejnych, które już niebawem będą pojawiać się na kanale. Jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i see ya.